Informacjonistka. Dom wydawniczy Rebis przedstawia książkowy hit Taylor Stevens. Miał krótko ostrzeżone włosy w lekko rudym odcieniu, ciemnozielone oczy, wzrostem nie wybijał się ponad przeciętność, ale był ponadprzeciętnie przystojny. Mimo płaszcza widać było, że jest dobrze zbudowany. Poruszał się ze swobodną pewnością siebie, człowieka, który wie, dokąd zmierza i nie śpieszy się, by tam dotrzeć. Ciągnął za sobą niewielką torbę podróżną na kółkach i nie zatrzymał się przy bagażowym taśmociągu. Monroe musiała się zgodzić, że z 8 ludzi, których akta osobowe dostarczył jej Richard Burbank, Miles Bradford najlepiej nadawał się do tego zadania. Jego teczka pełna szczegółowych danych o zadaniach, jakie wykonywał w krajach tak samo różnych i niebezpiecznych jak te, w których pracowała, była dziwnie uboga w informacje natury osobistej. Niewiele w niej znalazła użytecznych wiadomości, które pomogłyby jej zbudować jego obraz i wyobrazić sobie, kim jest. Wiedziała tylko tyle. Miles był 30-parolatkiem i był żołnierzem sił specjalnych. Obecnie prowadzi firmę ochroniarską, wykonującą ryzykowne zlecenia dla różnych korporacji. Najemnik było jedynym słowem, które miała dla określenia takiego człowieka. Byłego żołnierza, który sprzedawał swoje umiejętności.